Witam serdecznie w podcaście Boskie Pogadanki. Będziemy sobie mówić na temat sportu w ciąży, a moimi gośćmi będą dziewczyny, które są związane ze sportem albo na poziomie profesjonalnym, albo półzawodowym. Mam nadzieję, że uda nam się troszeczkę odczarować świat sportu w ciąży i pokazać trochę inną perspektywę na to zagadnienie. Zapraszam serdecznie i życzę udanego słuchania. Ja Cię serdecznie witam, dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać i proszę Cię, powiedz coś o sobie, przedstaw się tak, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, z kim dzisiaj rozmawiam. Witam wszystkich serdecznie, standardowo z mojego biura, czyli ze spaceru w Młodym, niezależnie od pogody. Jestem Kasia Wrzosek, może kojarzycie mnie z profilu na Instagramie Kasia Kate. Tworzymy razem z moim partnerem programy treningowe na sprawności nigdy nie za wiele, więc to też może Wam coś mówić. Od ponad czterech i pół miesięcy jestem mamą małego Borysa. Do tej pory byłam czynną zawodniczką dwuboju olimpijskiego. Startowałam na zawodach. Mam parę osiągnięć, między innymi Mistrzostwa Polski, medale w Mistrzostwach Polski, rekordy Polski. I to w sumie chyba najistotniejsze informacje. No, bo jestem oczywiście też trenerem crossfitu, trenerem personalnym. Współpracuję głównie z kobietami, nie tylko z kobietami w ciąży. Jak to teraz mam taką trochę łatkę, ale ogólnie najbardziej lubię pracować z dziewczynami. I oczywiście też z dwubojem olimpijskim staram się przekazywać moją wiedzę, którą udało mi się przez mój okres treningowy ostatnio osiągnąć. Także tyle o mnie. Jasne. Dzięki śliczne za piękny wstęp. Kasiu, słuchaj, z tego co pamiętam, bo ja akurat jestem związana teraz mocniej z crossfitem, to też startowałaś w zawodach crossfitowych, prawda? Startowałam jak najbardziej, ale no, nie mam tam szczególnych osiągnięć, sprawiało mi to dużo fanu, ale od momentu jak stwierdziłam, że niestety, ale do czołówki raczej nie mam szans się przebić, głównie chyba niestety z powodu moich gabarytów. Właśnie, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, ale ty, w jakiej wadze ty startowałaś? 40 ile? 48, 48, mm-hmm. Później kategoria wagowa zmieniła się na 49, także mimo tego, że praktycznie wszystkie ruchy gimnastyczne, ciężarowe były, no nie sprawiały mi żadnego problemu, no to jednak moje maksy przy maksach dziewczyn, z którymi startowałam, które znacznie przerastały mnie wagowo i wzrostowo, no były ich ciężarem, którym mogły pracować na kilka lub kilkanaście powtórzeń, więc no niestety, ale to trochę mnie zweryfikowało. Poza tym myślę, że też że przy Twoim wzroście ćwiczenia typu wall ball, nie? Albo tak, na przykład wiosło, tak, nie, maszyny cykliczne były dość dużym wyzwaniem w momencie, kiedy miałaś dziewczynę na przykład 20 centymetrów wyższą od siebie, nie? I 20 kilo cięższą. Nie, no wiesz, udręka straszna. No, starasz się jak najlepiej możesz, też był taki okres, gdzie naprawdę mocno trenowałam crossfit. No ale niestety, pewnych rzeczy nie przeskoczysz. No, może jakbym się trochę w głębi wdrożyła w suplementację, bym była w stanie konkurować z dziewczynami, ale no, ja uważam, że nie tędy droga. Także skupiłam się tylko na dwuboju i w sumie tak wyszło, że chyba większe mi to radość sprawiało nawet niż crossfit. No i super. Bardzo się cieszę. Słuchaj, chciałabym zapytać Cię teraz, jak w ogóle przeszłaś ten pierwszy etap ciąży ten cały czas, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży, jak to się w ogóle odbiło i na Twojej psychice, i na tym, w jaki sposób funkcjonowałaś? Bo każda z nas reaguje inaczej, nie? Część dziewczyn nie zauważa przez pierwsze kilka tygodni w ogóle, że jest w ciąży i jakby dowiadują się o tym dlatego, że na przykład nie mają okresu i idą zrobić test, a część, w tym na przykład ja, mają tak, że dostały po prostu zderzenie z ciężarówką już pierwszego dnia i nie mogły się podnieść i zaczęły szukać cokolwiek tam mogło się dziać z ich zdrowiem. Jak to było u Ciebie? Wiesz co, no ja naprawdę nie mogę narzekać, bo moja cała ciąża poza końcówką, gdzie no faktycznie już ten brzuch był naprawdę duży,
Ciężko mi było cokolwiek zrobić i te słynne wiązanie sznurówek naprawdę było Tak? wyzwaniem. O, No to oho. cały okres ciąży naprawdę ani nie miałam jakichś nudności, wymiotów. Robiłam wszystko praktycznie, nawet nie wiem, czy mogę to głośno powiedzieć, ale w pierwszym trymestrze jeździłam na snowboardzie. Ale to też z uwagi na to, że byłam instruktorem ileś naście lat, więc to też trochę Jasne. technicznie mogłam sobie na to pozwolić. Ale ogólnie naprawdę cała ciąża super. No oczywiście miałam jakieś tam huśtawki nastrojów, że płakałam, bo usłyszałam jakiś kawałek w radiu, który mnie wzruszył i jak kretynka jadę autem i ryczę, ale no to chyba całkiem normalne, ale poza takimi akcjami właśnie jak nastrój, to naprawdę spoko, nie mam co narzekać. Super. Wiesz co, no, pytam Cię dlatego, że jednak media społecznościowe rządzą się trochę swoimi prawami i generalnie nawet my, tak, trenujące no, zawodowo lub półzawodowo dziewczyny, już staramy się nie pokazywać tej, no, tej gorszej strony, nie? A jednak ciąża stawia przed nami bardzo duże wyzwania i nie tylko humorowe, ale też na przykład przeszkadza nam w wielu rzeczach, które mogłyśmy wykonywać do tej pory. Jak u Ciebie się zmieniały treningi w trakcie ciąży? Bo ja Cię osobiście obserwowałam na Instagramie i podziwiałam każdy etap, który tylko mogłam zobaczyć, którym się dzieliłaś. Natomiast no, nasi słuchacze pewnie tego nie wiedzą, a chciałabym też się dowiedzieć więcej na temat tego, jakie były Twoje odczucia, nie, względem tych treningów. Wiesz co, ja nie ukrywam, że ja na bieżąco dostosowałam po prostu treningi do moich możliwości. Czyli na początku pozwalałam sobie naprawdę na taki kontrolny trening, sprawdzałam swoje ciało. Wiesz, ono wtedy się mocno zmienia. Zmienia ci się ciężar ciała, Boże, środek ciężkości. Zupełnie ta pozycja jest inna. Faktycznie na początku ten pierwszy trymestr był taki, że wiesz, widać może nie było po mnie, wizualnie jeszcze, że jestem w ciąży, ale ogólnie siłowo, wydolnościowo, no to była masakra. To było spada, właśnie zderzenie nie? takie. Spada strasznie. Tak, że to tak jakby z dnia na dzień jakiś ciężar, który naprawdę był super ultra rozgrzewką dla mnie wcześniej, taki, który nawet nie podejrzewałam, że może stanowić problem, stanowił. Więc ten pierwszy trymestr to był taki kontrolny bardziej. Wiesz, też trochę się bałam, bo oczywiście no, miałam jakąś tam wiedzę, czytam różne artykuły, książki w tej kwestii, ale niestety jednak jak dotyczy to twojego dziecka, no jasne. To patrzysz na to wszystko zupełnie inaczej niż na to, co tylko piszą książki, czy ktoś ci tam mówi. Więc z takim mega dystansem pierwszy trymestr, a drugi już naprawdę czułam się ekstra, tak jakby odżyłam, dużo więcej energii i tak dalej, więc trenowałam praktycznie przez całą ciążę siłowo, oczywiście z ciężarem odpowiednim do mojego stanu. No wiadomo, twój się zwiększa, no tam się tak, zmniejsza. Omijałam jakieś takie ćwiczenie, wiesz, mocno gdzieś tam w okolicach brzuszka. Uważam, że jest spoko, no to jest mega, powinno się podchodzić do tego indywidualnie, więc więc jakieś krytyki wobec dziewczyn, które trenują, czy krytyka wobec dziewczyn, które nie krytykują, jest mega nie na miejscu, no bo nie znamy sytuacji, z jaką się zmaga dana osoba. Dokładnie, no ja pamiętam, ty pewnie też usłyszałaś nieraz tego typu wypowiedź albo przeczytałaś ją na Instagramie czy na Facebooku, że na przykład trenujesz zbyt dużym ciężarem albo że intensywność jest zbyt wysoka. Oczywiście. Tak, ja osobiście też dostałam wielokrotnie tego typu informacje. Nawet miałam sytuację, kiedy moją relację jakaś dziewczyna sobie skopiowała i wrzuciła, mówiąc, że jestem samozwańczą trenerką i w ogóle się nie znam i żeby nikt mnie nie słuchał. Kojarzę tą sytuację i tak się poczułam aż urażona, jak to zobaczyłam. Tak, dokładnie. No, biorąc pod uwagę to, że na przykład ty wiesz, że pracujesz na 50% lub 60% maksa, nie? Dokładnie. I do tego się dokładnie czujesz dobrze, to tutaj no, było to takie no, takie po prostu dziwne i zdecydowanie niefajne, nie? Już tam nie, też rozmawiałyśmy o tym, nie uważałam, że należy z tego robić jakąś dramę, bo jednak byłam na 2 tygodnie przed porodem, więc stwierdziłam, że mam to gdzieś generalnie. Ale na pewno Ciebie też to dotknęło, cały ten temat. Miałaś jakieś takie momenty albo na przykład dostawałaś jakieś takie informacje, które mocniej Tobą wstrząsnęły w tej kwestii?
Wiesz, no było tego mnóstwo, tak jakby dla mnie, śmieliśmy się nawet z Adrianem z tego, że ludzie zapominają o jednym ważnym aspekcie, że to, że jesteśmy na Instagramie i tak dalej, to dużo osób postrzega, że się bardzo dobrze znamy, że wszystko o nas wiedzą i tak dalej, i tak dalej, że też wiedza, która jest ogólnie dostępna, też jest dostosowana pod każdego. Ale mało kto weryfikuje na przykład, jak powinien wyglądać trening kobiety w ciąży bądź kobiety po ciąży, która naprawdę intensywnie trenowała. Nie przeciętną Grażynę, bez oczywiście nie obrażając żadnej Grażynki, ale po prostu no, zupełnie inaczej wygląda trening dla kobiety, która naprawdę mocno trenowała. Więc ja się spotykałam z wieloma jakimiś komentarzami, które wiesz, teoretycznie to nie było nic niemiłego, ale kochana, muszę ci tutaj coś powiedzieć. Wiesz, złote, niezbędne uwagi, które, no, które były często gęste od osób, które mają naprawdę znikome pojęcie o treningu. To jest najbardziej, wiesz, słabe, bo jeżeli ci na przykład mówi ktoś, kto w świecie fizjoterapii, osteopatii jest naprawdę kimś, kto się zna, ma na to świadectwa, tytuły, no to okej, no to możesz zastanowić się, ale jeżeli ktoś ci o tym mówi, kto przeczytał artykuł na jakiejś stronie w wirtualnej Polsce czy innym. Albo no to, nie przeczytał. Albo nie przeczytał, ale słyszał, bo ktoś tam powiedział, bo tamta to tamta, no to wiesz, to takie trochę jest słabe. Dlatego trzeba dobrze, dobry filtr sobie wiadomości wrzucić i wtedy takie nie przychodzi. Co prawda. Ja bardzo, bardzo takie miałam mocne wrażenie, że przez to, że jesteś w ciąży, to jakby całe społeczeństwo daje sobie prawo do tego, żeby te ciąże komentować, nie? Bo jest to tak udzielać fizjologiczny, tak, że po prostu jakby wszyscy się utożsamiają z tym, co ty w tym stanie jakby, w którym ty jesteś, nie? Gdzie tak naprawdę masz zupełnie inną sytuację, nie? Wiesz, ja świadomie zmieniłam sobie profil w okresie ciąży, wrzuciłam go jako prywatny. Nie był publiczny, bo po prostu chciałam uniknąć tego i niby wiesz, niby to wszystko po mnie spływa nam to gdzieś, ale jednak jak któraś tam wiadomość jest z kolei, to a nie chcę się tłumaczyć z tego, bo nie jestem od tego, żeby się komukolwiek tłumaczyć z tego, co robię. No a jeszcze miałabyś gorszy dzień, nie? Które czasami no jednak w ciąży się pojawiają. Pojawiały się często. Humory gorsze, nie? I byś dostała taką wiadomość, byś ryczała potem przez pół dnia. Zupełnie no dokładnie, bez sensu. Dokładnie. Totalnie bez sensu, więc nie ma potrzeby rozmawiania nawet i tłumaczenia. Właśnie. A powiedz mi, w ogóle zmieniałaś cokolwiek w diecie w ciąży? Bo teraz widziałam, że współpracujesz z Pomelo, natomiast chyba w trakcie ciąży nie miałaś, nie? Żadnego cateringu takiego zewnętrznego. Nie, nie miałam cateringu i nie zmieniałam nic w diecie. Jechałam totalnie na tej... A nie, no przepraszam, oczywiście ryby wędzone, tak, cztery pleśniowe, ale no to wiadomo, to każda kobieta tak musi uważać na to w ciąży. Ale ogólnie jadłam totalnie tak samo, jak w okresie nieciąży treningowym, że tak powiem. No tylko też zrezygnowałam z suplementacji, tak? Właśnie chciałam cię zapytać, czy jakoś kalorycznie na przykład się zmieniała ta dieta, albo czy wiesz, no bo mnóstwo się mówi o tych zachciankach, nie? Ja na przykład jak rozmawiam z dziewczynami, które trenowały, to one tych zachcianek jakoś za dużo nie mają. To jest na zasadzie, wiesz, że jesteś głodna, to jesz, nie? Ale nie ma czegoś takiego, że nie. Przez trymestr potrzebujesz na przykład, wiesz, 3 miesiące czekolada dzień w dzień, nie? Bo nie wytrzymasz. I wiesz co, ja może teraz zabrzmię okrutnie, poleci mi parę followersów, ale serio, ja uważam, że zachcianki to każdy ma, w każdym stanie. I to jest kwestia tylko po prostu głowy. Ja wiem, że czasami ciężko się jest powstrzymać, bo ja też miałam takie zachcianki, ale no to raz na jakiś czas możesz mieć zachciankę, ale nie wierzę w akcję, że dzień trzeba jeść czekoladę, bo po prostu nie wytrzymam. No nie, no po prostu myślę, że to jest kwestia tylko samokontroli i po prostu pilnowania się. Tak jak no, każdy inny człowiek stara się schudnąć, no to tak samo w ciąży trzeba po prostu pilnować tego, co się je. Oczywiście, tak samo jak jeżeli masz ciągle zachcianki na jakieś bogato energetyczne produkty, no to raczej nie dojadasz zdrowym jedzeniem, nie? W ciągu dnia. No dokładnie, dokładnie, no bo mimo wszystko fajnie jakby to całe zapotrzebowanie gdzieś tam było w okolicy tego, co faktycznie potrzebujemy, a nie jem zdrowo, ale jeszcze sobie coś tam dorzucę, tak. Więc
dwójki nam się robi czwórka, bo ups, nie wiedziałam, że tak tyle ma, nie? Ale powiem ci na przykład, mam koleżankę, która, ona ćwiczyła, natomiast ona nie jest tak zaawansowanym sportowcem jak ty, ona ćwiczyła sobie tak rekreacyjnie i jak miała robioną krzywą tą glukozową, to wyszło jej tam 92, nie? Na pierwszym pomiarze, więc troszeczkę tam przekroczyła, nie? Te widełki. I ona dostała informację, że wiesz, jest duże zagrożenie cukrzycą ciążową. No jak dostajesz taką informację, no to raczej się przyjmujesz, nie? No bo nie chcesz, żeby... Ania w ciąży się wszystkim przejmujesz. No właśnie, więc przejmujesz się totalnie wszystkim. I ona dostała w ogóle zalecenia dietetyczne i powiem ci, że one mnie w ogóle absolutnie nie przekonały, bo dostała takie zalecenia, że ma 5 posiłków i oparte są głównie te posiłki na chlebie. Chleb oczywiście ciemny, tak, z pełnej mąki, natomiast masz 2 kromki na śniadanie, kromkę na tam drugie śniadanie, na obiad 2 kromki albo jakiś ekwiwalent tego i potem znowu kromkę na podwieczorek i 2 kromki na kolację. I generalnie ona ciężko. Zaczęła... Tak, właśnie, ona zaczęła w taki sposób jeść i powiem ci, że jak ja sobie gdzieś tam w głowie policzyłam, ile to jest kalorii, to chyba z 1600 wychodziło, czy 1800 i jak pomyślałam, że ona jest w ciąży i wiesz, z tej perspektywy, kiedy ja przeszłam też ciążę i wiedziałam, ile mogę zjeść, ile potrzebuję, żeby się regenerować, trenować i jeszcze, żeby się rozwijało dziecko, to dla mnie to był jakiś kosmos. No, zgadza się. Kilka wiesz, no tak chleba, nie, w ciągu dnia? Wow. Nie, no ogólnie mi się wydaje, że to tak jest jak w każdej dziedzinie, że masz i lekarze, tak? Jeden lekarz powie ci, że nie, zero aktywności w trakcie ciąży, że to jest niebezpieczeństwo, na każdym kroku w ogóle leż, nie ruszaj się i jest. Jedz na co masz ochotę, a drugi ci powie właśnie, że jednak aktywność i zdrowe odżywianie i to jest klucz do jakiejś tam ciąży i uniknięcia później zrzucania dużej nadwyżki kalorycznej, więc dokładnie. Co specjalista, to no, doskonale wiesz, jacy są. A powiedz mi, jak akurat twój lekarz reagował na to, co robisz w ciąży? Bo mój, ja się przyznaję bez bicia, że mój się nie zgodził i mój generalnie nie myślę, że nie widział na Instagramie czy na Facebooku, co ja robię, nie? Powiedziałam, no... wszystko szło dobrze, więc ja nie wprowadzałam żadnych zmian, nie? Natomiast no, jakby on się na tym totalnie nie znał, więc nie mogłam go w to włączyć w ogóle, nie? I to ja mogę ci powiedzieć, że u mnie było podobnie. Co prawda miałam bardzo fajną panią doktor, do której nie miałam żadnych zastrzeżeń i tak dalej, bo przeprowadziła mi super ciążę, ale niestety albo niestety, no to jest pani doktor z troszeczkę starszego pokolenia, więc raz porozmawiałyśmy o tym, gdzie moja ciąża w żadnym wypadku nic tam się z nią nie działo, było 100% wszystko okej. No to tak się spojrzała krzywo, więc mówię, dobra, nie będę drążyć tematu, ale byłam pod kontrolą przez całą ciążę, teraz zresztą też jestem pod kontrolą, u mojej fizjo urologicznej i ona nie widziała żadnych zastrzeżeń. Mówiła, że wszystko jest w porządku, więc trenowałam. No nic się nie działo, także chyba wszystko spoko w tej no, kwestii. Dokładnie. No. Mi się wydaje, że po prostu lekarze nie chcą wziąć odpowiedzialności, nie? Za to, tak, że no, w tych czasach robić. Tym bardziej. Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę mamy czasy, w których każdy pozywa każdego o cokolwiek, nie? Plus jeszcze jak ci zrobi złe imię w mediach, czy ogólnie między ludźmi, no to już w ogóle możesz zwijać interes. No ale faktycznie no, mi osobiście właśnie tego brakuje, nie? Mam koleżankę, z którą notabene będę niedługo rozmawiać, jej lekarz ginekolog trenował crossfit, ona, jej lekarka ginekolog. Super. Tak, także w ogóle jestem mega ciekawa, jak tam wyglądała ta relacja, ale to zobaczymy, jak z nią porozmawiam dopiero, nie? Wiesz, bo to też to wynika z tego, wydaje mi się, sorry, że ci przerwałam, ale bo też oni do końca nie zdają sobie sprawy, jaka aktywność, tak? Że jak my mówimy trening siłowy, no to ola Boga Boże, w życiu nie, no jak trening siłowy? No gdziekolwiek przeczytasz, no to trening siłowy to jest pierwsze zło w ciąży, tak? Ale no, za treningiem siłowym nie idzie robienie martwych na 200 i siadów tam 150, tylko małe hantelki no właśnie. I jakieś takie rzeczy, nie? Więc tak jakby tutaj też brakuje wiedzy z zakresu treningu. Wydaje mi się, dlaczego lekarze takie mają do tego nastawienie. Pewnie tak, no zwłaszcza, że z tego co widziałam u ciebie, bo ty ile miałaś na plusie? 11, 10? Na koniec ale ciąży? 11, 12, może do 13 dobiłam, ale to już taka była końcówka. No właśnie, to już ten ostatni tydzień dosłownie, nie? Kiedy już się tak mocno puchnie. Tak, dokładnie. I w zasadzie zobacz, że
Gdybyś przestała się ruszać tyle, ile się ruszałaś, to ja dam głowę, że ta waga skoczyłaby o wiele więcej. Mimo, że traciłam Nie, no zdecydowanie. To jednak właśnie te obrzęki, nie? Mi się, tak jak patrzyłam, ile... Właśnie, obrzęki, dokładnie, tak, trzymanie ile wody, jest to zmiany wszystko. wagi w ciągu doby, nie? Jest dość duża zmiana, jeżeli na przykład przesiedzisz sobie cały dzień. Jasne, no, jasne. I Nie, teraz no, to jest... dziewczyny, no nic dziwnego, że one puchną niesamowicie na koniec. Ja to naprawdę, mnie to zadziwia, bo po prostu moim zdaniem to, chociaż akurat rozmawiałam też w tej sprawie z moją tą fizjoterapeutką i ona mówiła, że niektórym dziewczynom to się wręcz zaleca, żeby w trakcie ciąży zaczęły trenować, bo ryzyko cukrzycy to jest ogromne, więc no, przy takich wynikach jakaś tam nieduża aktywność no, jest wręcz wskazana niż zabroniona. Tak, tylko żeby się zacząć ruszać. Powiem ci, że dla mnie niesamowite znowu jest to, że z uporem maniaka rekomenduje się kobietom w ciąży spacery. I to w zasadzie, wiesz, takie dosyć długie można powiedzieć, no bo jeżeli ciężarna ma chodzić powiedzmy 6 kilometrów, czy tam, nie wiem, z godziny na przykład, nie? No to to jest sporo, trochę. Tak. A sama myślę doskonale poczułaś, że jak idziesz dłużej, nie? No to jednak przez to, że ten brzuch jest większy i ten faktycznie ten środek ciężkości się przesunął do przodu, to potem ból krzyża czy ból w stopach potrafi być Oczywiście, naprawdę że tak. masakryczny, nie? Wiesz, ja to miałam szybką weryfikację, bo mamy psa, z którym trzeba wychodzić przynajmniej raz dziennie na taki dłuższy spacer, no co najmniej 3 razy, tak, ale ten jeden musi być naprawdę taki dłuższy, żeby on się wybiegał, no to, to już taki siódmy, szósty miesiąc, to już musiałam naprawdę trochę wyluzować z tymi spacerkami. Na początku to wiesz, trzaskałam tego jak najwięcej, czułam się dobrze, wszystko było okej, ten brzuszek jeszcze nie był taki duży, ale później to spacery to wcale nie No były właśnie. Jakąś lekką aktywnością. A mimo wszystko byłaś w stanie zrobić kilka treningów siłowych tygodniowo, nie? No tak, bo wiesz, to są, ja kontrolowałam w trakcie tych treningów moje tętno, więc na bieżąco, jak ono tam jakoś skakało, zresztą nawet nie robiłam nic takiego, gdzie ono mogło skakać, to były ćwiczenia, wiesz, typu TRX, otwieranie klatki piersiowej, jakieś przysiady, coś, co po prostu pobudziłoby mój ten, ono wyganił z jakiegokolwiek ruchu, a nie jakieś, wiesz, crossfity typowe. Chociaż dziewczyny też trenują typowy crossfit w trakcie ciąży i wszystko jest okej, okay, więc tak jak mówię, dokładnie, indywidualne podejście, no najlepsza opcja chyba. Pewnie. A powiedz mi, bo pamiętam, że dzieliłaś się w mediach społecznościowych tym, że poród był w porządku, rodziłaś naturalnie i też bardzo szybko wróciłaś do aktywności, bo bodajże po konsultacji ile minęło tygodni? 3 tygodnie? 4 tygodnie po porodzie? Wiesz co, ja już nie, aż tak to nie. Chciałam iść w 3. tygodniu, ale konsultację zrobiłam w 4, a w 5 zaczęłam trenować. Jasne. Więc tak tydzień wcześniej niż są te ogólne zalecenia. Czyli tak, teoretycznie nie skończyłaś jeszcze połogu, a zaczęłaś ćwiczyć. Tak, ale no to wiesz, ćwiczenia to były takie naprawdę ultra lekkie, aktualnie rozgrzewka taka, jaka robię, ale już faktycznie zaczęłam jakąś taką większą mobilizację, jakieś już pracę z małymi hantlami, coś takiego. O, a właśnie, ostatnio... Znaczy ja ostatnio dostawałam kilka takich pytań i myślę, że to jest też taki temat dosyć kontrowersyjny. Co z tym brzuchem? Kobiety po ciąży, one się strasznie boją, że ten brzuch będzie za mocno pracował i tam się, wiesz, wszystko zepsuje, nie? Przy czym to jest taki straszak, nie? Na zasadzie, że tak, bo tam ci się coś zepsuje, bo mięśnie na miednicy też ci się zepsują, nie? Jakby tam się cokolwiek mogło zepsuć po ciąży. Przede wszystkim uważam, że... Wszyscy ci, co właśnie tak wystrzegają się wszelkiego treningu siłowego i tak dalej, najpierw powinni się nauczyć dobrze oddychać, bo to uważam, że jest podstawą, żeby w ogóle wejść w trening. I bez tego to można sobie zrobić nawet krzywdę, nie będąc w ciąży ani w połogu, ani po połogu, bo jak naprawdę się dobrze oddycha w czasie treningu, to tam wszystko jest okej, gwarantuję.
Też tak uważam, bo ja pamiętam, jak wiele osób na przykład patrzyło na mnie, jak ja gdzieś tam powoli wracam do tego treningu i na przykład ja tam zaczęłam chyba w 6. czy 7. tygodniu już wracać powoli do boksa, ale też robiłam takie ćwiczenia na zasadzie, że z masą własnego ciała albo właśnie z jakimiś niedużymi ciężarkami. I były to głównie ćwiczenia aktywacyjne, ale oni pytali, jak to, dlaczego ty to robisz, że się zepsujesz, że na pewno mięśnie na miednicy tam jeszcze nie pracują, że w ogóle kresa ci się rozjedzie i że ogólnie będzie dramat, nie? Ale wszyscy są wykształceni, nie? Tak, ja specjalnie chodziłam do fizjoterapeuty, żeby się dowiedzieć, ale tutaj wystarczyło kolegę z boksa zapytać. Nie? To są takie magiczne hasła. Mięśnie na miednicy to już brzmi jak profesjonalista, nie? Dokładnie. Tak. No ale tak jest, no każdy chce udzielać, a raz nawet nieproszony. To prawda. To jest ten problem. Jeszcze jak a propos wychowania, jakieś tam rady dają, no to jeszcze gdzieś tam może bym znalazła uzasadnienie do tego, nie? Jak na przykład. Tak, bo doświadczenie jednak mogą mieć rodzice. Tak, natomiast właśnie kwestie tej fizjologii, czy w ogóle tak, czy biomechaniki, czy w ogóle idąc dalej wszystkich aspektów treningowych, no to tutaj już faktycznie myślę, że jesteśmy zgodne, że nie powinno. Tak, zdecydowanie. To są ostatnie osoby, które powinny jakikolwiek rad udzielać. No, słuchaj. Znaczy, że wiesz, co jest najgorsze, że często właśnie takie głupie porady, bo one nie wnoszą nic mądrego, dla dziewczyn, które właśnie też nie za dużo wiedzą odnośnie treningu, powodują, że one właśnie hamują je. I taka pierwsza, druga osoba ci powie coś, co w ogóle wyrwie sobie z kontekstu, bez sensu, no ale dla takiej dziewczyny, która właśnie jest po połogu i zaczyna jakąkolwiek aktywność, słysząc to kilka razy, no to faktycznie może się przestraszyć i może faktycznie odstawić jednak ten trening, dobra, to poczekam, to jeszcze nie, to faktycznie może nie, to może za rok, to może za dwa, za trzy. Właśnie, ale tak się dzieje. Tak jest, masz rację. Pamiętam, że ktoś mi mówił ostatnio, że przyszła dziewczyna na jakieś zajęcia, nie wiem, na jogę czy na pilates i nie była pewna, czy już może trenować, a była rok po ciąży. No dokładnie, no bo jak się nasłucha takich super porad, no to faktycznie, dlatego ja też wszelkie fora i takie super poradnictwo odsunęłam na bok przede wszystkim w trakcie ciąży i konsultowałam się tylko z lekarzem i z fizjo, bo takie właśnie porady tworzą później. Tak, no komuś musisz zaufać, nie? Mega zamieszanie, dokładnie. Dokładnie, no musisz mieć jakiś autorytet, a jeżeli nagle autorytetem staje się cały internet, no to generalnie jest przerąbane, bo nie wiesz co myśleć, nie? Dobra, jak teraz byś oceniła swój powrót? Bo jesteś 4 miesiące, nie? Borys ma 4 miesiące, 4,5. Tak, 4 miesiące i 2 tygodnie dokładnie. Mm-hmm. Ogólnie super. Naprawdę nie spodziewałam się, że to tak sprawnie pójdzie. W sumie wiem, że do swoich ciężarów jeszcze długa droga. Bo zachodząc w ciąży to było niedługo po tym, jak byłem Mistrzostwa Polski, więc tam były te moje rekordy takie zbliżone, znaczy wyniki na Mistrzostwach Polski były zbliżone do moich rekordów, więc to był taki może nie top formy, ale tak blisko, więc wiem, że to jeszcze długa droga do tego, ale faktycznie fajnie to się odbudowuje i mogę powiedzieć, że z tygodnia na tydzień mogę sobie dokładać bez żadnych problemów, nie walcząc jakoś szczególnie z tym obciążeniem. Także stopniowo, z pełną kontrolą, też mam cały czas kontakt z moją fizjoterapeutką, więc naprawdę spoko. Nie spodziewałam się, że aż tak to sprawnie pójdzie. Tak, właśnie dla mnie było niesamowite. Ja ci w ogóle mega zazdrościłam, bo ja rodziłam przez cesarskie cięcie, potem miałam jeszcze rewizję rany, więc przeszłam dwie operacje w ciągu dwóch tygodni. Więc trudniej, nie trudniej, a natomiast pamiętam, jak widziałam, jak ty się podciągałaś już na którymś z pierwszych treningów. Takie wrażenie odniosłam. Nie wiem, czy to było po tygodniu od powrotu do treningów, czy po dwóch, no ale to wiesz, to był krótki okres. Ale to był krótki okres, nie? To nie było tak, że wiesz, zaczęłaś się pociągać, nie wiem, po 5 tygodniach.
od powrotu, nie? Tylko tak dosyć szybko. I pamiętam, jak wróciłam na trening i pierwszy raz się powiesiłam na drążku i było takie, niedobrze. Ale ja miałam to samo, wiesz, ja oczywiście, że no niestety, ale już mam taki charakter, jestem sportowcem chyba już z natury. Mm-hmm. I pierwsze co, to chciałam gdzieś tam, wiesz, zweryfikować, jak to wygląda. Tak. Złapałam puste gryfy, chciałam i robiłam rwanie, czy w ogóle moje ciało jeszcze coś takiego pamięta, no przez całą ciążę rwania nie robiłam, no bo jak? Ja nie jestem zwolennikiem rwania swingiem, tylko ładnie blisko sztanga ciała, więc no pierwsze co, nie ma brzucha, no to spróbujmy chociaż tak, nie? I, no i tak, taka jest nasza natura, więc moje pierwsze podciąganie to... Nie, faktycznie, dobra, sorry, podciągałam się. Ale ja wychodziłam z dużo wyższego pułapu, nie? No to ja nie chcę nikogo tutaj wprawiać w jakieś kompleksy czy coś takiego, bo tak jak cały czas podkreślam, indywidualne podejście. Ale no dla mnie siłowe podciągnięcie się raz to nigdy nie był problem, nigdy, nawet w podstawówce, więc to tak też trochę inaczej, tak. Nie? Więc, więc to się wraca, spokojnie można wrócić do formy, tylko no, regularna praca to jest podstawa. No, na pewno, oczywiście, że tak. Poza tym właśnie fajne jest to, że mówisz, że dokładasz tak stopniowo, ale dokładasz praktycznie co tydzień. I to jest niesamowite, nie? Że i ten tak, progres ty pamięta widzisz. I odzyskuje się to. Tak. Tak. To mnie to na przykład zajebiście jara, bo ja przed ciążą, ciąża to była nasza świadoma decyzja, więc ja przed ciążą miałam już takie wypalenie. To mogę oficjalnie powiedzieć, że mi się już po prostu nie chciało. Nie chciało mi się trenować. Wymęczyła mnie kadra i nawet nie miałam z tego żadnego fanu. Tylko zaliczyłam Mistrzostwa Polski, bo w sumie na to pracowałam cały rok, ale szczególnie jakoś nie miałam z tego powodu ekscytacji, mimo jakichś tam spoko wyników. Tak, faktycznie, bo ty miałaś taki etap, kiedy mocno ograniczyłaś chyba pracę zawodową i się skupiłaś, nie? Na kadrze. Tak. I wiesz, ja po tym wszystkim... To ja miałam już tak dość trenowania, że mi się naprawdę nie chciało. Nie chciało mi się w ogóle robić niczego, więc ta ciąża to było, jak wiele osób mówi, że ciąża to jest taki idealny reset dla ciała, bo to faktycznie przez te 9 miesięcy ono cię tak stopuje, że nawet jakbyś chciała, to nie dasz rady przycisnąć. Więc po tych 9 miesiącach, trochę nawet dłużej, bo Królewicz się nie spieszył do świat, to ja naprawdę czuję takie spragnienie tego treningu, że teraz mega fan sprawia. Nawet jak ja robię pierdoły, to jestem po prostu tak zajarana, że ja dawno czegoś takiego nie czułam. Tak, i w ogóle... I to jest też, pożyczyć, naprawdę. Też widzisz na przykład te zmiany ustawienia ciała, nie? Gdzie bezpośrednio po ciąży pewnie jeszcze czułaś te naleciałości sprzed paru miesięcy. Tak, no bo tak, jednak tak, to ciało tak, leci tak. Do przodu, nie? Lecisz na palce gdzieś tam w niektórych ćwiczeniach dalej. Musisz myśleć więcej o tym, żeby wycofać biodra i zrównoważyć to wszystko. A teraz to się staje coraz bardziej automatyczne i wracasz do tego stanu przed. No to jest... Super, mówię, to jest progres taki, wiesz, taki jak taki świeżak wchodzi na siłownię i wiesz, z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej, ale tak jest właśnie teraz, to jest super, bo ja na progres to na tym etapie, co byłam, to jak kilogram dołożyłam do swoich jakichś tam rekordów, to było światni ludzie, więc wiesz, jak ja teraz z treningu na trening, to ja mogę sobie piątkę dołożyć albo gdzieś tam w tych okolicach, no to jest... Super, naprawdę. No, tak, to dla głowy też jest fajny etap, to prawda. Tak, zgadza się. Prawda. Słuchaj, powiedz jeszcze, gdybyś miała dać jakąś złotą radę przyszłym mamom, które właśnie trenują, to co byś powiedziała? Przyszłym mamom, które już są w trakcie treningu i będą w ciąży? Tak. Znaleźć dobrego fizjoterapeutę. Najlepiej lekarza, który ma taką aktualną wiedzę i przede wszystkim słuchać własnego ciała i specjalistów. Żadnych pobocznych rad od kolegi, koleżanki bez wiedzy, omijać fora szerokim łukiem. Tak, czyli dbać o swój komfort psychiczny. Tak, przede wszystkim głowa to jest klucz do tego, żeby to łatwo wszystko przetrwać, bo nie będzie lekko. Ale później jak się położą na klatce tego małego bąbla, to już jest dużo lepiej. To prawda, to jest coś takiego, nie? Jest taki moment magiczny. Ja pamiętam, że mnie ludzie pytają, jak to jest być mamą, nie? A ja jestem taka, że mam
jakby odczuwam to tak, jakby to było po prostu przedłużenie, jakby kontynuacja dalej całego procesu, który się dzieje od lat, że nie ma czegoś takiego, że o Boże, ile się zmieniło, o Boże, jakie to jest, jakby jest niesamowite, ale nie ma czegoś takiego, że wywróciła mi córka życie do góry nogami, tylko po prostu jej obecność jest taką kontynuacją, nie, tego wszystkiego, na co pracowałam przez lata i jest po prostu naturalną częścią życia. I tyle, nie? Faktycznie, ja mogę powiedzieć to samo, bo nie jest tak, jak dużo osób mówiło, no zobaczysz, będzie dziecko, tak. To nie będziesz mogła zobaczysz, trenować. To jest najlepszy zobaczysz, tekst, zobaczysz. Nie będziesz mogła w ogóle nic. Mhm. No i spoko, i mogę. I tak. Faktycznie, no misja wyjścia na trening to sami jest jak wyprawa na Marsa, no bo tu trzeba się wszystko przygotować i tak dalej, ale da się, to wszystko się da zrobić, tylko że trzeba troszeczkę bardziej się potrudzić. Ale nie wyobrażam sobie, jak mogło tego małego człowieka nie być z nami, bo już tak się, wiesz, przeszliśmy ten pierwszy trymestr, czwarty trymestr, tak to się mówi. Te pierwsze miesiące, gdzie naprawdę było różnie, też jeszcze te hormony się do końca nie ustabilizowały, a teraz, kiedy on, wiesz, zaczyna coraz więcej kumać, kiedy się śmieje cały czas, to daje ci taką miłość, że... Chodzi tak. Ci wszystko. Dokładnie, że nawet jak zerwiesz nockę, to jesteś, po prostu chodzisz potem jak w skowronkach, nie? Cały dzień. Dokładnie, dokładnie. Budzi się tryb nieśmiertelność. Tak, oby wiesz, to się szybko zbalansowało. A w ogóle tak młody przysypia ci całą noc w tej chwili, czy jeszcze nie? Wiesz co, to jest też dla mnie pojęcie względne cała noc, bo dla mnie cała noc, jak on prześpi, polega na tym, że się budzi i daje mu jeść. Zje i śpi dalej. I to jest dla mnie przespana noc. A nieprzespana noc jest dla mnie wtedy, kiedy on się obudzi, zje i na przykład chce się bawić. Tak. O drugiej w nocy. Albo o trzeciej. I ma ten, nasz Borys ma strasznie wielkie oczy, więc jak on się obudzi nawet w ciemności, to widzisz te gały, takie już wyspane i wtedy wiesz, że jest lipa. Więc to jest dla mnie przespana noc. One wbrew pozorom się zdarzają rzadko. Raczej nie powinnam narzekać. Myślę, że nie jest może tak, że faktycznie kładziemy go o 20, budzi się o 6, super. Ale raczej chyba więcej jest już teraz takich fajniejszych noc, że ja się nawet jestem w stanie wyspać, więc myślę, że jest całkiem okej. No to super. To życzę ci, żeby to szło tylko w tym kierunku, żeby było coraz bardziej okej. Wiadomo, no zobaczymy. Jako sportowiec, wiesz, teraz jesteś sportowcem mamą, więc musisz się regenerować, ale też musisz mieć ale siły. Wiesz co, to też jest niewiarygodne, bo wcześniej faktycznie no ja już zwracałam uwagę na takie kwestie w treningu, jak właśnie sen, gdzie dla mnie sen to był priorytet, także czasami nawet bez Borysa jeszcze kładłam się gdzieś tam w okolicy 21, 22, tak żeby się super zregenerować i tak dalej. No teraz bywa różnie z tymi noskami, ale faktycznie jakoś budzisz się rano i mimo wszystko, no normalnie wcześniej bym pomyślała, że po takiej nocy, no to będę umierać i nie będę w stanie nic ogarnąć, a tu tak faktycznie budzisz się, trochę może na początku musi być rozum z kawy, tak. Ale tak to później jakoś leci, więc trochę jest w tym prawdy, że taka nieśmiertelność się budzi jak w tobie, jak się urodzi dziecko. No, to prawda. I życzę ci, żeby ta nieśmiertelność pozostała jak najdłużej i żeby młody z niej nie korzystał za długo. Po prostu. No, wiesz, jak bardzo jest. Bardzo proszę. Wiem, jak jest. Słuchaj, Kasia, dziękuję ci bardzo w takim razie za naszą rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pojawi się jakaś tam lawina pytań po naszej rozmowie. No i wszystkiego dobrego, nie? Dla ciebie, dla twoich chłopaków, bo widzę, że teraz macie ambitne plany, kolejne również biznesowe. Tak, mało się dzieje, więc sobie dorzuciliśmy jeszcze. Tak, prawda? To wiadomo, wiadomo. Tak. Nudzimy się ostatnio, więc stwierdziliśmy, że sobie rozkręcimy jeszcze coś swojego. Tak, znam ten temat, także... No dobrze, to ja również sobie dziękuję, bardzo miła rozmowa i też wam życzymy bardzo dużo zdrówka i przespanych nocy. Dzięki śliczne, trzymaj się cieplutko. Cześć ponownie. Mam nadzieję, że ten podcast, ta rozmowa, którą przed chwilą usłyszałaś, pozwoli ci troszeczkę inaczej spojrzeć na cały temat sportu w ciąży. Dziewczyny, które zapraszam, mają wiele do powiedzenia na ten temat. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, możesz pisać do mnie na Boska Makowska w każdych mediach społecznościowych albo do dziewczyn.
Linki do ich, do kontaktu są podane na dole strony. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, albo przynajmniej usłyszymy ponownie za jakiś